Radiowy, Rap. przegląd, Rap. prasy. Rap. Komentują Wojciech Cejrowski Rap. i Andrzej Rudnik. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzisiaj mam dobry dzień, wie pan. Tak, a co się stało? Bimber obrodził, czy krety zabiło, <laughs> proszę pana, czy żaby się nie wyległy w tym roku? Zacier dojrzewa. Jerze wróciły, bo już się martwiłem, że gdzieś poginę, ale przychodzą, daję im jeż, nie wiem czy dobrze robię, bo to złe wychowanie podobno zwierzyny. Nie, dobrze no. pan robi, bo jeż jest ogólnie wymierającym gatunkiem, bardzo starym i trochę mu przestrzeni brakuje w miastach. Jest ja mam koło firmy w Warszawie, jeż wychodzi czasami jak w środku nocy zajadę sprawdzić co pracownicy nabroili, to widuję jeże. I moim zdaniem dokarmianie drobne kocią karmą, suchą dodajmy. Nie spowoduje przykrości tej populacji. To nie jest tak, że on się przyzwyczai, i potem, jak rudnik sobie pójdzie na urlop miesięczny, to nagle jeż zdechnie. Ale panie Wojciechowo, tu mnie pan trochę zmartwił, bo te, te, tylko sucha? A co pan mokre im daje? No też im daje takie, wie pan, spuszki co I, I, I żrą? Żrą proszę pana także się w głowie. Proszę pana jak żrą to już są spokojnie zmodyfikowane genetycznie bo to jest proszę pana robione z odpadów najgorszych możliwe to kocie żarcie tam są te świnie co dla ludzi oni robią czyli tam antybiotyki, antybiotyki proszę pana dają świniom inne rzeczy tam na poro tyłka na zanikanie włosów żeby nie było kłopotu. Potem wrzeźni, i no potem to... jak pan to zje, to panu tyłek rośnie i panu zanikają włosy, i potem pan daje jeżowi najgorsze fragmenty, i jeżowi włosy znikną. Będą Panu Łyse jeże chodzić po domu. Przeszliśmy na jeżę, ale mówię o tym szczęśliwym. Nie wie pan, że w życiu mężczyzny bywają takie dni. Na przykład jest szczęśliwy, jak kupi samochód, prawda? Zadowolony. No chyba, że kupił dla żony, to wie pan, wyszła forsa z kieszeni i będzie porysowana za chwilę, to niekoniecznie szczęśliwy. A drugi taki moment jest, jak mu się uda sprzedać ten, którym do tej pory jeździł. I co, sprzedał pan swojego gratka? Sprzedałem, nie był taki gratek i jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że ci, którzy kupili będą też zadowoleni, ale proszę pana, jak jesteśmy przy samochodach, panie Wojciechu, Nasza jedna z naszych rozmów spowodowała gwałtowną reakcję słuchaczy, proszę Pana, bo mówiliśmy, ja sprowokowałem taką rozmowę na temat kierowców ciężarowych samochodów, zwanych potocznie kierowcami TIRów. Mówiłem, że zaobserwowałem zjawisko, że rozmawiają przez telefony komórkowe jadąc, że oglądają filmy, proszę Pana, że nie przestrzegają przepisów dotyczących prędkości, ograniczeń prędkości, itd. itd. W każdym razie. Pozwoliłem sobie na totalną krytykę, nie wszystkich oczywiście, bo ogólnianie jest niezdrowe w każdym przypadku. No i był odzew bardzo szeroki, między innymi napisał do nas pan Damian, nazwiska nie mówię, bo może by się nie życzył. I napisał tak ten pan Damian: Panie Rudnik, jestem kierowcą Tira, jak pan to mówi, mordercą. Mam laptopa na desce rozdzielczej i puszczam sobie podczas jazdy przez Polskę właśnie pana audycję z panem Cejrowskim, słucham muzyki, czasami nawet film puszczę. I pan Damian dodaje, zawsze patrzę na drogę. Problem to z reguły leży w kierowcach auta osobowych. To oni bezmyślnie wyprzedzają nas po terenie zabudowanym. Tutaj pan opisuje później, że jak jest ograniczenie prędkości, to jadą zgodnie z tym ograniczeniem, a później przyspieszają do 120 i tak, dalej, i tak dalej. Z reguły to auto osobowe wyprzedza tira, choć za 300 metrów skręca wyhamowując. No i tutaj jeszcze parę innych uwag, Pan Damian, proszę pana, napisał. I... No i nie i co? No i, i, no i, i, i pan, pan, czy co? Nie, I pan Damian mówi, że no oni tu wypełniają, proszę pana, taką misję ci kierowcy tych samochodów ciężarowych, że się w głowie nie mieści, bo czasami przez takich kierowców, proszę pana, którzy przeszkadzają tym. Ciężarowcom w jeździe może nie starczyć 9 godzin, by dowieść towar do pańskiego sklepu z Krakowa do Koszalina. Polecam pojeździć z tydzień na takim tirze i zobaczy pan to z drugiej strony, jak to wygląda. No i panie Wojciechu, teraz tak. To, że pan Damian uważa się też za mordercę, to nie bardzo tak, panie Damianie, bo uogólnianie, jak wspomniałem, jest niezdrowe. Ja mówiłem, że można mówić o kierowcach, mordercach tirów, tych, którzy nie przestrzegają przepisów i powodują wypadki. To jest jedno. Po drugie, ja bym się wcale nie martwił, gdyby towar nie dojechał, proszę pana, przez 9 godzin z Krakowa do Koszalina, bo pan by jechał zgodnie z przepisami. To wtedy, jakby pan jechał zgodnie z przepisami i ta droga trwałaby 10 albo 12 godzin, to pana szef by doszedł do wniosku, że jak się jedzie zgodnie z przepisami, to trzeba policzyć, że to nie 9, a 12 godzin na dostarczenie tego towaru. I tak dalej, i tak dalej. A to, że kierowcy samochodów osobowych też są bandytami, to nie ulega wątpliwości, bo nawet statystyki mówią, że więcej wypadków oni powodują, ale tych kierowców samochodów osobowych jest więcej niż kierowców tirów. Nie, ale może Więc... pana procentowo też jest udział taki, że osobówką jest łatwiej się zabić. Mówiąc krótko, tir wolno hamuje i wolno się rozpędza. A poza tym tir w kolizji ze wszystkim innym dookoła jest silniejszy. Więc jak pan na statystyki popatrzy, no to z różnych powodów. Z powodu samej wielkości i konstrukcji tira, y, częściej giną ci w osobówkach. Tir jak no, się wpaduje na drzewo, to wie pan, ma szansę, że to drzewo się złamie. Tak. <laughs> no. Jeżeli pan Damian, przepraszam, że tak czepiłem się pana, ale mówię o zjawisku. Pan Damian mówi, że słucha. No, bardzo się cieszę, że nas słucha. Na przykład. Ale jeżeli już mówi, że sobie czasami puści film, ale mówi, o, ale ja uważam, to nieprawda, że on uważa. Ale właśnie ja no na, na to czekałem, kiedy pan się wpakuje na ten film, bo e, no. właśnie chciałem wyciągnąć przykład mojej szwagierki okropnej, którą czasami opisuje w internecie. I proszę pana, ona od lat ogląda filmy przy sprzątaniu. W taki sposób, że nosi laptopa, jak Kibel sprząta, to idzie tam do łazienki, laptopa postawi gdzieś, proszę pana, na parapecie i film leci. A ona jest tyłem do tego filmu i szoruje podłogę, odwrócona tyłkiem do artystów, którzy dla niej występują. I nie chce z tego zrezygnować. Ona twierdzi, że ona te filmy zna na pamięć, bo tam ogląda w kółko, proszę pana, seriale, tam jakieś swoje ulubione. Kolombo, pamięta pan taki serial? Tak. No, się... no, no, no widzi pan, świetny serial. I ona z sentymentu do tego, Serialu, proszę pana, sprząta podłogę, Kolombo tam za plecami. Ona raz na 20 minut rzuci okiem i wie, co jest dalej i co było przedtem, i ten kierowca być może też. Ja powiem panu, no. no. Panie Wojciechu, pana szwagierka, pan powiedział okropna w cudzysłowie, bo ona, nie, proszę na pana, ona jest okropna nie? i szczerze jej to, ja jej to o. mówię przy wszystkich ludziach i całej rodzinie, że jest okropna i że jej nie cierpię, a on no mówi, to mówi to samo. Chciałem w jej obronie stanąć, ale niepotrzebnie, ale proszę pana jest różnica między pana szwagierką, która sprząta i no na przykład nie wiem co, mogłaby, mogłaby się zabić, stłuc na przykład zabić, proszę pana, czy, czy coś tam zrobić takiego, ale kierowca jeżeli rozproszy swoją uwagę... I mówi, że nie rozprasza, bo patrzy na film. To nieprawda, rozprasza uwagę. I bywa tak, ja sam się na tym nieraz łapię, że jak się wsłucham w coś tam w radiu albo z płyty. To proszę pana, nie pamiętam drogi kawałka, którą przejechałem. No ale no to co no to... pan teraz, co to, co to jest za propozycja totalitarna, żeby ludziom teraz, niewykonalna w dodatku, zabronić radia w samochodzie? Bo nie, nie. Jestem nie. w stanie panu udowodnić na badaniach, że człowiek, który słucha radia, jest się w stanie do tego stopnia skupić na audycji, że zapomina o kierowaniu samochodem. Jestem panu w stanie też udowodnić, że inny kierowca sepuścił muzykę jakąś klasyczną, która mu pomaga w kierowaniu i ma wyższe skupienie. Ale tak czy owak, że Rzeczywiście radio, cokolwiek pan ma w samochodzie, dyndający proszę pana piesek rozprasza po kawałku skupienie pańskiego mózgu. Po, na peryferiach pańskiego mózgu dzieją się inne rzeczy. No ale no, taki jest świat. Słuchanie, wie pan, bo mamy tych zmysłów parę, ale jak jeszcze się wyłączy jeden zmysł, czyli wzrok i będzie się rzucać okiem albo patrzeć przez 5, 10 czy 15 sekund bez przerwy w ekran, no to proszę pana, na drodze mogą się dziać różne cuda. A prawda? jak pan jeździł do Radia Koszalin, to pan znał każdy wybój na tej drodze, którą pan codziennie pokonywał co najmniej dwa razy, jak nie cztery. Kierowca tego tira na trasie Kraków-Koszalin, który panu dowozi karmę dla jeży pańskich, on zna też na tej trasie każdy wybój, bo on tam codziennie jeździ. I ja w związku z tym niespecjalnie Czy... się oburzam na jego laptopa i jakiś film, który se z boku puści. On też sporo czasu stoi w przeróżnych korkach i tak dalej. No to se stoi, no. To jak w korku sobie ogląda, to ja mu tego nie bronię, panie Wojciechu, ale ja dążę do czego? Do takiego stwierdzenia, być może to jest za bardzo legalistyczne, że tak to nazwę, proszę pana, że jak jest przepis, że nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy, trzymając słuchawkę przy uchu? No, to trzeba tego przepisu przestrzegać, proszę pana. Dobra. Ktoś to myślał nad tym, to jest jedno. Dobra, trzeba mieć urządzenie rado, tego... głośno mówiące i tak Jak się, proszę pana, patrzy w ekran laptopa, no to wybaczy pan, panie Wojciechu, ale bardziej rozprasza niż, niż to, co zradia się. Mam pana rozlegię. teraz zajechać, Tylko o to mi chodzi. zajechać z grubej dwurury, co nam pozwoli przejść no. do następnego tematu. Z jednej dwurury, mówię panu tak. Jest przepis, który mówi, że wolno panu jechać tyle i tyle na godzinę, a pan ma na tylnym siedzeniu. Rodzącą. Ja Panu proponuję, żeby się Pan nie oglądał na znaki drogowe, tylko włączył klakson mrugające światła i zabił tę rodzącą, bo jak jej wody odeszły, to nie chce Pan mieć kłopotu na tylnym siedzeniu. To po pierwsze, a po drugie, kurczowe trzymanie się przepisów. To, to jest gruba rura teraz, proszę pana. To Niemcy się tak tłumaczyli po II wojnie światowej, że takie były przepisy wydane przez legalnie wybranego w demokratycznych wyborach Hitlera, i oni wykonywali grzecznie przepisy. Ale to za daleko pan poszedł. Chciałby pan, żeby kierowca zapatrzony w ekran laptopa wjechał w pana samochód? Nie, chciałby nie, nie pan, chciałbym. Nie chciałbym, ale z drugiej strony no. zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że ten facet na laptopie tam za dużo się nie naogląda. No są telewizory w samochodzie, autobus wiezie ludzi i kierowca słyszy serial i ma go nad głową i czasami sobie spojrzy. Kierowca PKS-u tamte autobusy wszystkie za złotówkę już teraz filmy puszczają. Nie wiem, czy w Polsce, no tak. ale za granicą to jest powszechne w Ameryce Łacińskiej. No i proszę pana, i leci jakiś strzelający serial w samochodzie, kierowca prowadzi, wszystko zgodne z przepisami, notabene. On słyszy nagle strzelaninę, mógłby się przestraszyć. Moglibyśmy się na te argumenty przerzucać długo, proszę pana. W każdym razie ja jestem zdania i będę się tego trzymać, że przepisów trzeba przestrzegać, takich, jakie zostały wymyślone. I szczególnie kierowcy samochodów ciężarowych powinni tych przepisów przestrzegać, jeżeli chodzi o ograniczenia prędkości, proszę pana, wyprzedzanie tam, gdzie nie wolno, i tak dalej, i tak dalej. Nic się nie stanie, jeżeli się spóźnią z dostawą tej karmy dla jeży, o której pan wspomniał, proszę pana. A po drugie, jest jeszcze taki aspekt w tej całej sprawie, że jeżeli ktoś uważa, że mu źle na drogach polskich, jak jeździ ciężarówką, bo ograniczają go właśnie ograniczenia prędkości, czas dojazdu, że za długi, a powinien być krótszy, no to po prostu nikt nie zmusza nikogo, żeby był kierowcą ciężarówki. Ja bym chciał, żeby jeździli tylko ci, oczywiście to tak mówię to żartem trochę, którzy tych przepisów przestrzegają, ale to jak zwykle marzenie takie. I, I wekariu przepisów, które ktoś wymyślił, powiedział Andrzej Rudnik, który za głupków uważa polityków, którzy wymyślają przepisy. Tylko w innym fragmencie audycji pan często wytyka, że to jakieś durnie powymyślały te przepisy i że co oni tam robią w tym parlamencie. No tak, ale akurat jeżeli chodzi o prawo ruchu drogowym, to raczej panie Wojciechu, ono powstawało przez długie, długie lata. I to, które mamy, no to raczej na kanwie doświadczeń zostało ustalone, tylko jest w pewnych momentach modyfikowane. Ale nie, zaraz, 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 Andrzej Rudnik mi mówił, że pod koszalinem na drodze do radia spotyka znaki drogowe, które jakiś postawił facet po to, żeby złowić mandat, a nie dlatego, że to ma sens. No i jest no tak, przepis to... ograniczenie no. do 40, a pan se świetnie zdaje sprawę, że wczoraj tego znaku tu nie było. No, czyli co Panie Wojciechu, jak widzę kierowcę jednego, jedzie pięć ciężarówek, a trzech kierowców na tych pięciu rozmawia przez telefony komórkowe, trzymając przy uchu i ledwo patrząc na drogę, to mam być spokojny po prostu, bo, bo, bo tak sobie, tak? E, proszę Pana, z telefonami komórkowymi to jest tak jak z radiem że w którymś momencie populacja głosuje w ten sposób, że i tak wszyscy gadają przez te telefony, znajdują sobie sposoby rozmawiania przez nie takie, które omijają prawo, w związku z tym prawo powinno podnieść ręce do góry, bo nie da się ludziom wszystkiego zakazać. To prawda, bo zresztą każdy zakaz powoduje reakcję czasami opatrzną, tak można było to określić, panie Wojciechu. No ale skończmy w takim razie dyskusję na temat tych kierowców samochodów ciężarowych. Jeszcze, aha, przypomniało mi się teraz, bo. Hmm? Słyszałem taki żart, proszę pana, bo też za kubicę zostałem obsmyczony <laughs> przez e, ten autobus. Ja się nie znam na Formule 1. Co tam, że tu kubica? W każdym To razie ja się domni, nie znam Rudnik się znalazł. Do mnie powinniśmy być, że mamy faceta w Formule 1. Bo dzisiaj też usłyszałem informację, że ostatnie miejsce znowu w jakichś tam kwalifikacjach. Wie pan, dlaczego on tak w stosunku do innych wolniej jedzie kubica? No nie wiem. Po ludzie mówią, że dlatego żeby ci, którzy patrzą w telewizji, czy tam na żywo na to, zdążyli odczytać logo sponsora na jego samochodzie, proszę pana. Brutalny żart. Co? A co żart był? Ja to, proszę pana, przyjąłem, że to, tak, no, że to taka nie. ustawka tych gości, nie, to... którzy samochód mu dali. Wspomniał Pan, że płynnie możemy przejść do następnego tematu. Tak ja pan już Panu panu dałem i różne rzeczy Panu podsuwałem, bo o broni mi Pan przysłał bardzo piękne. Ja bym chciał, żeby Pan swoimi słowami to opowiedział. Mówiliśmy już o tym kilka razy, proszę Pana, w zamieszłych czasach. Chodzi o dostęp powszechny do broni, czyli Któremu obywatel... zaraz ustalmy najpierw pozycję, zanim to się zrobi. Któremu Pan jest przeciwny, czy jest Pan za dostępem? Ja jestem za, ja jestem za tym, żeby był powszechny dostęp do broni, żeby zostały określone przepisy co trzeba zrobić, żeby mieć pozwolenie na broń i żeby były inne od tych, które obecnie obowiązują w naszym kraju. Bo wiadomo, że teraz to zależy wszystko, od widzi mi się komendanta wojewódzkiego policji, do którego Pan się zwraca z uprzejmą prośbą o. Udzielenie tego pozwolenia musi pan spełnić mnóstwo warunków, przejść szkolenie, badania zdrowia, wzroku i tak, dalej, i tak dalej. budowa broni. I pan to wszystko spełnia, wnosi pan opłata, a komendant mówi o tyle, nie dostanie pan pozwolenia. A dlaczego? A dlatego. Tak, zgadzam I się, tyle. że to nie powinno być absolutnie no. uznaniowe, tylko powinno być wynikowe, tak jak z prawem jazdy. Wynikiem prawidłowo zdanych egzaminów jest. W cudzysłowie, przymus wydania prawa jazdy. Obywatel spełnił wymogi prawa i państwo jest zobowiązane mu wydać dowód osobisty, prawo jazdy i tak dalej. Z posiadaniem broni powinno być identycznie. Jeżeli spełnia warunki. Przewidziane w przepisie, zaraz się mogę czepiać tych warunków, że są w Polsce za trudne, za ostre. Ale jeżeli spełnia, to już komendant nie powinien wydziwiać, tylko po prostu wydać. Ale u nas jest tak, że on nawet jakby zechciał, poszedłby pan na skargę do tego komendanta. Dlaczego pan mi tu, panie tam inspektorze, nie dał tego zezwolenia? On powie panu. Czy jego człowiek, że no nie udowodnił pan, że pana życie jest zagrożone, bo trzeba udowodnić, że życie jest zagrożone. Tak, są idiotyczne przepisy o tym, że może pan być sportowcem, kolekcjonerem albo zagrożenie życia i tak dalej. Ale jak pan, ma, jak pan ma udowodnić zagrożenie życia? No ja powiem na przykład, że czuję się zagrożony, bo pan kierowca tira chce mnie napaść. Przepraszam pana, to taki żart. No to on powie, ale nie napad na pana. Czyli inaczej mówiąc, panie Wojciechu, jakby ktoś tam na nie napadł kijem bejsbolowym, mi dał w głowę, przeżyłbym to, połamał mi ręce i nogi, no to wtedy miałbym argument, że może ewentualnie to pozwolenie na broń bym dostał, a w przeciwnym wypadku nie. I wracamy do tego teraz, bo to u nas, proszę pana, rzecz się dzieje. Jest takie hasło, tak, ruszyła akcja, która ma zachęcać do posiadania broni. Ratuj życie, się nazywa ta akcja. Następne hasło, broń ratuje życie. Billboardy z takimi hasłami zawisły w kilku miejscach w Polsce, między innymi tutaj w okolicach Koszalina. No bo no, w okolicach Koszalina Słowska. są organizacje aktywne. Takie tak. pro za tym, żeby Polacy dostali z powrotem broń do ręki, żeby mieli prawo się nią posługiwać, bronić swojego dobytku, swoich żon itd. i tak dalej. Koszalin tam jest mocnym zagłębiem. Ja sam robiłem moją licencję, proszę pana, w Polsce w koszalinie. W Ameryce nie musiałem żadnej robić, tylko idę do sklepu, kupuję co mi się chce. Chaubice mogę sobie kupić. Natomiast w Polsce prawie dwa lata to trwało i gdyby nie pomoc koszalina, to by trwało dwa i pół. No ja widzi pan, koszalin dobre miasto. I tutaj, proszę pana, między innymi. W tej akcji wykorzystywane są zdania, hasła, twierdzenia, wygłaszane, woda na pana, mówię, panie Wojciechu, Trumpa stwierdzenia są Donalda wykorzystywane. Ale niech pan bo... powie czemu. Oni powiedzieli, no, no, że tak, bo nie oni... ma w Polsce polityka żadnego, którego mogliby zacytować w tym kontekście, bo politycy są lewicowi. Jeśli o broń chodzi, to wie pan, z lewej strony, a nie z prawej i w ogóle nie rozdawać ludziom. I w związku z tym nie mają się kogo chwycić, i wzięli sobie polityka drugiego w kolejności, no chcieliby polskiego, ale drugi znany w kolejności to jest Trump i on rzeczywiście jest za obroną konstytucji amerykańskiej, która gwarantuje wolność i uwaga, tu jest różnica między, między tym, co pan propaguje, a tym, co ja będę propagował. Jedyny konflikt w tej sprawie. Otóż w Ameryce jest prawo do noszenia broni. Amerykanie mają prawo do noszenia broni. To jest trochę więcej niż tylko posiadanie. I te billboardy, które pan opowiedział, broń ratuje życie, one pokazują kobietę, na którą napastnik z nożem leci, a ona z tyłu za plecami trzyma pistolet. Żeby broń mogła ratować życie, musi być przy sobie musi być noszona, ja muszę mieć prawo chodzić z bronią, a nie tylko mieć ją pod poduszką, bo pod poduszką to jestem w swojej twierdzy i bardzo rzadko w Polsce są napady z nożami u kogoś w domu. Raczej pana ktoś szapnie, będzie chciał panu torebkę wyrwać, i tak dalej. W domu to ja jestem też w towarzystwie, mąż mnie obroni, i tak dalej. Chcielibyśmy mieć prawo noszenia broni do obrony mojego życia poza terenem mojego domu. Ja nie widziałem, panie Wojciechu, że ten pana tram wygłasza takie mądre zdania. Na przykład, jedynym, który może powstrzymać złego człowieka z bronią, jest dobry człowiek z bronią. Albo. Wierzymy w prawo do samoobrony i ochrony swojej rodziny, swojej wspólnoty i swoich najbliższych. Wierzymy w wolność i prawo do noszenia broni. No proszę pana, nic dodać, nic ująć. Proszę pana, i w takich kretominach amerykańskich, jeśli ludzie czują jakieś zagrożenie, bo w pobliżu jest szemrana dzielnica, przychodzą tam goście, wie pan, wybić szybę w samochodzie i zabrać panu butelkę wody. Jeżeli jest taka sytuacja, a ludzie mają powszechnie broń. To oni sobie organizują komitety takie, że kilku nawet starszych panów spaceruje nocą po tym osiedlu, są uzbrojeni, wystawiają tabliczki, że tu jest komitet samoobrony. Policja nie musi przyjeżdżać, policja im pomaga zorganizować coś takiego. No i po prostu mają sprzęt, w związku z tym mogą się chronić. Jeszcze jedno hasło: bronią jest jak zapteczką i gaśnicą. To już nie Trump, ale to dodają ci inicjatorzy tej akcji. Że powinno się mieć apteczkę, gaśnicę i tak samo broń, proszę pana. Nikt nie chce, żeby była potrzebna, ale czasami jest po prostu niezbędna. I to też jest taka prawda. Bardzo celne stwierdzenie, i wie pan, ja się dziwię, że w Polsce kojarzona jest tymi hasłami o dostępności do broni prawica. Ja sobie wyobrażałem, że raczej lewica po 89 roku będzie za tym obcować, czyli byli wojskowi, byli policjanci, cała masa myśliwych to byli też wojskowi i policjanci i że, że to środowisko, ogólnie rzecz biorąc szeroko pojmowane SLD, że oni będą za tym, żeby Łatwy był dostęp do broni. A tutaj okazało się, że nie. To mnie dziwi, że, wojs że wojskowy nie chciał po wyjściu z wojska, czy po wyrzuceniu go z ubecji, że on nie chciał sobie zachować broni. Panie Wojciechu, to może zły trop, proszę pana. Bo tak gdyby spojrzeć na myśliwych, to wśród nich jest bardzo wielu czynnych polityków i to niekoniecznie z lewej strony sceny politycznej. I tak się zastanawiam proszę pana, oni mają te pozwolenia na broń, a jakby mieli wszyscy, no to byliby mniej ważni. Tak ta, troszeczkę przeginając sprawę, dążę do tego że trzeba by się zastanowić, dlaczego nie ma woli politycznej, żeby był powszechny dostęp do broni. A dlatego, proszę Pana, że ci politycy myślą, że oni są najmądrzejsi, a taki Rudnik, proszę Pana, no, czy Cejrowski, czy jakiś inny mieszkaniec Kretomina, to głupek jest i on nie będzie wiedzieć, jak się tą bronią posługiwać i może narobić biedy. A my nie narobimy biedy. Proszę pana. No proszę Pana, jest no ale no apteczką też mało kto wie, jak się posługiwać. Dopiero w chwili, kiedy jest potrzebna, to ją rozrywamy i Zaczynamy tam szukać tego bandaża. No, yy, przechodził pan ostatnio kurs bandażowania głowy? Nie, jakby pan zaczął bandażować dzisiaj, bo spotkał się pan z jakimś urazem wypadek samochodowy, to by panu ten bandaż zjeżdżał z cudzej głowy i ślizgał się po włosach. Ja się w szkole na PO uczyłem, w jaki sposób szczególny bandażuje się głowę, żeby to nie zjechało. No i co? I ludzie są nieprzeszkoleni za pteczki. i proszę pana, no to z broni no tak. też część osób nie byłaby super przeszkolona. No. No, ale pan ale wiecie, wie pan, jaki jest argument przeciwko temu powszechnemu dostępowi taki, że znajdzie się szaleniec jakiś, no, słyszymy, w Stanach się zdarzają, nie tylko w Stanach Zresztą takie e, tragedie, że gdzieś tam do szkoły wpadł i wystrzelał 10, 15 czy więcej osób. No to w Polsce ho, 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 co to by się działo? Czy można stosować taki. Trop. Czy można w ten sposób myśleć o ewentualności, powszechności dostępu do broni? Wie Pan co, na szaleństwo to nie ma metody. Oczywiście to są spektakularne doniesienia z Ameryki. Jest tam dużo broni i w związku z tym szaleńcy łapią za broń. Gdyby broni nie było, to ci szaleńcy łapaliby za inny sprzęt, bo jak szalenie chce kogoś rozwalić, to znajdzie sposób. No Chociażby dostępna w Kastoramie piła do ścinania drzew łańcuchowa. No jak to pan coś takiego legalnie może wnieść do bardzo wielu miejsc, gdzie legalnie nie wejdzie Pan z bronią. No piłę pan kupił w Kastoramie, to pan idzie z tą piłą, proszę pana, czy pilarkę. I potem pan odpala spalinowy sprzęt i zaczyna pan rżnąć dookoła. Więc te strzelaniny w Ameryce biorą się stąd, że... Jak jestem szaleńcem i chcę zrobić rozwałkę, to za co złapie? No łatwo jest za broni. Gdyby nie było broni, no to złapałbym cokolwiek innego. To może taki pomysł na kampanię wyborczą dla jakiegoś ugrupowania, które chciałoby zyskać więcej głosów, powszechny dostęp do broni. Wie pan, że I to jest w Polsce by... niepopularne. Ja się w ogóle Ach. dziwię, że my się we dwóch zgadzamy w tym temacie. Ogólnie jak pan ludzi zapyta, to jest a temat obcy, b... Jak się chwilę zastanowią, nie dłużej, nie słyszą Pańskich argumentów, tylko się tak na pusto sami zastanawiają, to ludzie są najczęściej na nie. Jest obawa przed tym narzędziem tak, jak byłaby obawa wobec krajzegi każdy, kto na podwórku ma krajzegę, a jej nie używa, podchodzi do niej ostrożnie, jak do jeża, i ludzie taki mają podejście do hasła broni. Więc ugrupowanie, które by nagle zaczęło lansować temat dzisiaj, bez wcześniejszej kampanii edukacyjnej w społeczeństwie nie miałoby popularności. Czyli Panie Wojciech, ten ruch obywatelski Miłośników Broni i Fundacja Trybun, no to tak troszeczkę na Brdyczów Nie, pisze, proszę pana. Czy krzyczy, czy... Tam Andrzej Turczyn to jest aktywista taki w Rzeczpospolitej się wypowiadał, jest paru aktywistów, których ja znam. To jest tak, że kropla drąży tę skałę i kiedyś może to się przełamie. Może nastąpi jakiś, jakieś zdarzenie takie, że ktoś z pozwoleniem na broń obroni kogoś innego, bo akurat miał przy sobie przypadek w Polsce mało prawdopodobny, bo nawet z noszeniem jak pan ma pozwolenie jest kłopot, ale może nastąpi coś takiego, że społeczeństwo spojrzy na to inaczej i wtedy ci aktywiści wszyscy zostaną bohaterami, bo oni stale powtarzali ludzie. Powinniście pałasze mieć tak jak wasi dziadkowie, nie byłoby powstań narodowych, gdybyśmy nie umieli obsługiwać broni. No nie byłoby powstania warszawskiego, by nas rozgniotło jedno i drugie. No, oni na razie tak wołają na puszczy trochę, ale przyjdzie może taki dzień, kiedy nie trzeba będzie cytować Trumpa, tylko będzie Ale swój... Panie Wojciechu, to jest, wie Pan, mądry ruch tutaj tej organizacji, tego ruchu obywatelskiego. Bo przecież Trump naszym przyjacielem jest. I wie pan, kiedy by się pojawiło światełko w tunelu i szybko by być może politycy pomyśleli o tym powszechnym dostępie do broni. Jakby Trump, kiedy on tu przyjedzie, na przykład we wrześniu powiedział, a dajcie wszystkim broń. To proszę pana, w podskokach by nasi politycy to zrobiły. No zrobił. tak, tylko tak, jaki on ma interes tak mówi. No żaden, oczywiście. No to, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. On to często powtarza, jak się spotyka z Angelą Merkel albo tym taki durny, jak on tam... A to Macron Od no, razu a? pan wiedział o kim myślę. Wiecie, no. pan, ja nie powiedziałem tego nazwiska. I, no. Proszę pana. I on czasami im tłumaczy ludzie. Ja muszę z wami ostro rozmawiać, bo ja jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie waszym kolegą. W tej chwili nie jesteśmy w piaskownicy, tylko ja załatwiam interesy mojego kraju a wy się brońcie. No, i on też nie ma w związku z tym żadnego powodu, żeby polskie sprawy w Polsce załatwiać, bo jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i za to mu płacą. Więc jeżeli u nas nie będzie jakiegoś lobby w parlamencie, które będzie działać na rzecz tego, żeby te pozwolenia, powszechny dostęp był, to tego powszechnego dostępu nie będzie. Nie, i co czasami roku... to jeden program by wystarczył, żeby któryś z tych, którzy mają tam w TVN-ie dostęp i tak dalej, producentów wpadł na pomysł taki, że to będzie po prostu ciekawe, gdyby zrobić program popularno-naukowy o strzelaniu, pokazać celebrytów, którzy mają pozwolenia na broń. Jest kilku dziennikarzy, którzy w zawodach uczestniczą, żeby ten światek pokazać. Serial 12, odcinków. I nagle ludzie się zaczynają interesować tematem, bo w telewizji pokazali. I trzeba wziąć pod uwagę to, że społeczeństwo, powiem to taki banalnie może zabrzmi jest coraz bardziej świadome i nie trzeba zakładać z góry, że jakby był ten dostęp do broń, zaraz wypadliby na ulicę i strzelaniem Nie, no proszę pana, się, proszę no, pana wszędzie rozlegało. Ja jestem raptus, choleryk i świrnięty, prawda? No bywa. No właśnie, no tak. mam broń. Czy ja kogoś już zabiłem w związku z tym, że jestem raptus, świrnięty i w ogóle? No, no mam, no ani w Ameryce nikogo nie zastrzeliłem, ani w Polsce nikogo nie zastrzeliłem. No dajcie sobie ludzie spokój. Czy wasz dziadek choleryk który naprawdę w szał wpadał, rozrąbał kogoś siekierą. No nigdy nie rozrąbał, a była koło domu. W związku z tym to, że ktoś jest nerwowy i będzie miał pistolet, nie oznacza, że będzie ludzi zabijał. I to zwieńczenie naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.